Ja nie wiem, bo do mnie ma kurwa ta beczka przyjechać. O ta, o co macie na ekranie. Tylko nie wiem, czy on przyjeżdża, ja go zapytam. Maksiu, idziesz na zakupy w poniedziałek? Co jest w poniedziałek? Jest przecież konfa już. No i dlatego idziemy na zakupy. No to idziemy na zakupy. Tylko ja będę gdzieś koło 12 z cholakiem, to żebyś nie spał, ok? No dobra, no jak jesteś umówiony, to ja zawsze nie śpię długo, nie? No spoko. Chyba. No pójdziemy do sklepu. Chyba. W sumie chłopaki Paweł przedstawiać. Ewe, my również oczywiście pozdrawiamy. Zapytam jeszcze raz, bo wcześniejszego Donatę oplułeś. Wiesz też muszeczkę, bo obecna. Jasne. To trochę średnio się trzyma i powodzenia na walce. Jaki kot w sklepie Epic? Kot Holak. A nie wiem, może rozlosuję. No ale kot Holak to prawda. Przekonany, że... A właśnie, na kanale Bogzy wrzuciłem vloga, gdzie przyznałeś się, że nie jesteś EBEB, więc spokojnie mogę powiedzieć, że EBEB przed monitorem pewnie tutaj nagrywa. To wariu dzisiaj konia pisze kot Holak. O kurwa! Dobra, ma nas. No, miałeś zrobić obczasuba. Kurwa, złapał nas. Kod Rybson na Betix, kod Rybson. To używa kodu Rybson, to ma perma wszędzie. Plus jeden. Dwa. Naszego Cage'a, żeby szybciutko stworzyć jedyną prawidłową wersję. Kurwa, na pewno wypierdalasz. Słuchaj. Bo to, zamieniam się w słowo. To mnie najbardziej ciekawi generalnie. Skąd takie złe nastawienie do akcentu Saszy i jego... A, miałem ci streama. A, zrobiłem ci. Dawa, kolejny skoro sam często gubisz się w swoich wypowiedziach. Ogólnie, jak go słucham, to śmiesznie brzmi, kurwa, jakby nażar się klusek. To się śmieje Polia, który, kurwa, myli słowa anarchia, a hierarchia. Hierarchia! To zmienia. Kurwa, śmieje się... Ja się mylę, bo jest to najlepszy. Co kurwa tej? Jak go słucham, to śmiesznie brzmi, kurwa, jakby nażar się klusek. To się śmieje Polia, który, kurwa, myli słowa anarchia, a hierarchia. I co to zmienia? Co to zmienia? Kurwa, śmieje się... Ja się mylę, bo jest to najlepszy. A, ty najlepiej się mylisz, tak? Lizosu, ty największy idiot. Ja ogólnie, kurwa, tam tak pisałem na czacie, na tym FMMA, pisałem tak. Nie no, Krycha to teraz klasę pokazał, ale kulturka ze strony Krychy, nie daje się wyprowadzić z równowagi. Są kurwa ludzie, taką bekę ze mnie cisnęli kurwa na tym YouTubie. Idiota kurwa, nie wiem czy wy wiecie w ogóle skąd ten kretyn się wziął. Stąd, że kurwa był w top model i lizał sobie suty. Tak, jako to, pierwszy jedyny uczestnik kurwa. Jak on se suta polizał? A ty nie umiesz? Polizałem też. No właśnie, co za problem. Nie wiedziałem. Ale ja mam troszeczkę cyca, wiesz. U mnie jest prościej, mogę se naciągnąć. Ja mam. A nie, ja na przykład nie, normalnie to zrobię. Siemano. Siemano, wujo. A wujo też ma Fortnite'a, to mamy czwóreczkę. No, jebiście. No. No, mam. Kurwa, największy kretyn w całym top model, kurwa. Pierwszy zaczął list... ja nie mogę na to patrzeć. Chcę oferować w tej klatce. Na co? Pokażesz, na co patrzysz? Stream. Przede wszystkim najważniejsze. Nie, nigdy w życiu, kurwa, nie doprowadzę do tego, żeby lizać sobie suta przed całym krajem. Czyli nigdy w życiu nie dotknęłem swojego suta, tak? Nie... No kurwa, co to są za zagrywki, stary? No co to są lizać suty, kurwa? Powiedz mi, Olek, zacząłeś już trening MMA? Mów Sasza. Sasza. Olek to nie moje imię. Okej. Okay. Ja jestem kurwa w chuj silny od samego dzieciństwa, kurwa. Mi teraz daj tylko troszeczkę techniki, ja to wszystko teraz połączę i kurwa jego jebnę. Najdzie mi technicznie nie będzie. Wiesz co najważniejsze? Że ja z pomysłem po 82, po 84 kilogramy i ja sobie po prostu, ja już mam wagę 77. I południe i Oktagon zweryfikuje, a mamy pierwszy telefon, moi drodzy. Piotrek z Łodzi. Siemanko. Odpala po południe wieczór i chuj. No to tak, 7, 8, 9. Aha, okej. Okay. Cieszę się, że ci odpisał w ogóle. Halo, siemanko. Jak widziałeś dwa streamy w niedzielę? Nie, Holak ma streama i Xayo. Dobra, to ja jednak zmieniam godzinę, weźmy ktoś się tytuł, to kurwa. No dobra, to nie jest ważne, i tak tylko ty Xayo się odpalić. No to kurwa się dogadacie po prostu, nie trzeba nic edytować. Dzięki Kaa za czwarty miesiąc. Chcę się po pierwsze zapytać. Jak to jest, że chłopak z Ukrainy przyjechał, nauczył się polskiego i wypowiada się lepiej od ciebie, gdzie ty mówisz kurwa w swoim ojczystym języku? Ale zacznijmy od tego, że mi to kurwa zwisa jak ja
powiadam. Czy ja mówiłem, że ja jestem jakiś poprawny, kurwa, polonista, ci chuj, no co? Chłopakowi już Krystianku, ty tam siedź cichutko na piździe w tych swoich okularkach. Ja ci, kurwa, udostępnić swój wykaz maturalny, jak zdałem, jakie miałem oceny. Świadectwo pierwsze. Ile miałeś z polskiego? Kurwa, na maturze? Najgorzej mi poszedł. 2,5 jak wyciągnął, to było dobrze. Ja zawsze byłem... To ile miałeś procent? 60 coś. To on matematykiem jest, tak? Ostateczny, nie? Chyba. Zobaczysz, kurwa, jakim matematykiem jest. Czy to jest takie w porządku, że kurwa wyzywa chłopaka, wiesz, na tak właściwie na tle rasowym? Bo jest z innego kraju i go ciśnie, kurwa. Jak my Polacy pojedziemy gdzieś za granicę i będziesz mówił łamanym angielskim, to też być taki ciśnięty? Ale chłopie, ja się wypowiadam na temat jego wymowy, a nie na temat jego pochodzenia. Czy ja używam jakichś słów typu Amerykaniec, racji, kurwa... No ma chujra. Ej, co on tu będzie gadał? Ale co on tu będzie gadał dalej? Bo ja nie wiem. Puszcza jeszcze, nic nie będzie. No dobra. Ja... No bo ty no nie sarkazmu nie kumasz. No teraz to zajebiście powiedziałeś. Ale tak czy inaczej mamy Kasiusza na linii. Halo, halo? On z Kasiuszem użył P-wordów, widzowie? Bo on dziś tu było. Ja bym to skipnął. Halo, halo, Kasio? No, siema. Ty to jesteś w ogóle jak wiader zawieje. Wczorajszy film, jak widziałem, to co ty, kurwa, nie wiem, tam mu... Co, że wrzosek się... Co ma odpowiedzieć? Nie, no bo ty jesteś taki, jak wiader zawieje, wiesz. We wrzoska to ja mam wyjebane, bo dla mnie to jest zwykły śmieć, bo mógł mi na konferencji to powiedzieć, że mam małego Szurka, a nie, kurwa, tutaj mu ustaliłeś pytania i odpowiedzi i on takie rzeczy pierdoli. Nie podobają mi się tacy ludzie jak ty, że jak wiader zawieje, bo potem, kurwa, prawie... Ale ty, ja tutaj... Ja tutaj chcę zostać obiektywnym i jak Boxdel wszedł i zrobił z siebie kurwa debila, że w obronie Casio, wtedy po tej walce z Normanem, to Casio cisnął Boxdela, że to debil. A i tak mówił, że raz mówił w wywiadzie, że źle zrobił, a potem mówił, że też się nie zgadza z tą decyzją, więc ja nie rozumiem, kurwa. Prawie lachę zrobiłeś w pałce, nie? Dlatego ja nie szanuję takich ludzi, co już byś się trzymał tego, że kurwa powiedziałeś, odjebałeś... Przepraszam, ja to źle powiedziałem składniowo. ...to odjebałeś, to potem idziesz do Normana i prosisz go, a on mówi good girl, a ty się kurwa cieszysz. Jak no i dobrze, ta, kurwa, nie musisz mnie szanować, stary. No dla mnie kurwa po prostu, no widzisz, odjebię coś, to zamiast wziąć to na klatę, to i wziąłem, i wziąłem to na klatę, kurwa, i wziąłem to na klatę i przeżywałem to przez... Kurwa, prawie lachę pałce zrobić, no. I git. No bo cię kurwa ciśnie od good girl, a ty kurwa siedzisz jak pionek. Kurwa i się cieszysz. Kasio. Ten filmik, to był widać ten filmik ten wczoraj. Nie będę na supporcie koncertu na Heilig. Mogliby puścić moją nutkę. Że ty kurwa mu napisałeś pytania i jeszcze odpowiedzi, kurwa. Ja pierdolę. Komu? Temu kurwa, tej małej pizdzie to mówi, że kurwa nie szanuję takich ludzi, że miałem tylko małe kurwa krasali. Przecież to będzie największa pizda. Ja osobiście bym chętnie zobaczył taki pojedynek, no ale to już jest kwestia przyszłości. No chętnie byś zobaczył, no kurwa, przecież po co to zrobiłeś, po to mu napisałeś pytania, kurwa. Bo teraz trenujecie razem, to tam kurwa dupę liżesz. No i tyle, no. No dobra, stary, powiem ci szczerze, nie, że też kurwa... Dobra, ja nie widziałem tej rozmowy, tak szczerze. Moim zdaniem nie umiesz się zachować, stary, w tym temacie. Ty nie umiesz się zachować, bo jak jesteśmy... Jak możesz, stary, powiedzieć, powiedz mi, jak możesz, Kasio, kurwa, nie przerywaj mi, bo mnie to też już wkurwia, że, stary, jedyne, co potrafisz robić, to dopierdalasz flow, kurwa, te swoje, stary, ciągłą gadkę, przeszkadzasz każdemu, nie pozwalasz się wtrącić, stary. Ja też mam swoje argumenty, z którymi jakbym wyszedł. No, słucham. Ja pierdolę, nie? Kurwa, ja tak chciałbym zaznaczyć z czystej grzeczności, jak już... Patrz, jaki elokwentny, kurwa, ten! Teraz będzie dobre. Kurwa, ja tak... A ty, wujo, pamiętasz, kiedy były te P-wordy, żeby to ominąć? Nie pamiętam. Kurwa, weź ktoś sprawdź, proszę, Wysocki albo wujo przeskipujecie?
Kurwa. Ale widzowie piszą, że tu nie ma. Chciałbym, no, że nie ma WBM. Mi się WBM, to mi się wydaje, że nie ma, bo... Nie możesz. Mamy kolejny telefon ponownie. Jeszcze raz. Z czystej grzeczności, jak już jestem tu zaproszony. Nie możesz. Mamy kolejny telefon ponownie. Odbieramy. Halo, halo. Halo. Siema, byku, jak się nazywasz? Michał. Kulturalne pytanie. Sid, słuchaj mnie. Wiem, że ty jesteś bystry chłopak. Słuchaj, powiedz mi, ile to jest 2 plus 2 razy 3. Sześć plus dwa, osiem. Ale ty robisz sobie w tym momencie jaja? Nie, przestałam się, co ty... Nie, shit, to jest... Nie, dawaj. No, że nie przychodzi przecież potem na lewą stronę. Dwa razy trzy. 12? O kurwa, shit. Uwagi. Znaczy to jest 8, nie? Shit, kurwa. Wynik, generalnie no, ale ten wiesz, wynik, maturę on dobrze napisał. Masz podstawówkę? Ale maturę... O kurwa, Mać. Ale... To dobrze, dwa razy trzy. Jak no. Napisz do maturę? Na Ukrainie? Masz podstawówkę? 8. Ale to jest 8. Bo najpierw w hierarchii jest mnożenie. Chodziło ci o łańcuch pokarmowy. No luz, no pomyliłeś się po prostu. No tu no zajebałem się, jebać, to prawda. Niestety. No dobra, to tyle ode mnie. Trzymaj się. Chciałem po prostu sprawdzić Cida z matmy. Ty, ale... Nie, ta informacja cię rozjebę. Ale słuchaj, ty, ale teraz faktycznie, bo wiesz co, jak sobie to napisałem... Stary, to jest tak... Spokojnie, to tak, jest... ale wiesz co, nie. Ale to jest ale tak jest... proste działanie, że nie musimy, stary, tworzyć opracowania do tego. Jest luz, jest git. Pytanie z dupy. Krycha, ty zawsze kwitujesz, kurwa, pytanie. To... Pytanie z dupy fuj. Jakby odpowiedział prawidłowo, to mu by się podobało pytanie. Ale no właśnie, jakbyś odpowiedział prawidłowo, to musisz przyznać, nie, że dlaczego? Było tak zajebiste pytanie. A... Nie, ale to faktycznie było zajebiste pytanie i ja się wypierdoliłem w chuj na tym. Pytanie z dupy. No wyjebałeś się. Nawet myślałem, że on kurwa w chuja robi, a potem się okazuje, że faktycznie. Przecież nie będę teraz wmawiał, kurwa, że nie miałem racji, skoro... No nie, no... Po prostu się wyjebałeś. Mam to w chuju. No, o co tu chodzi? No tak, jest git. Mam 28 lat i z matematyką nie miałem do czynienia od matury, wiesz o co chodzi? Jasne. Gdybym sobie to zrobił kurwa tak i zerknął na to... To byłoby lepiej. Kurwa, co za... Bo kurwa, byłem jedynym, który najlepiej maturę z matematyki w klasie napisał. Dobra, kurwa, jest temat ucięty, koniec matematyki. A czy będzie dla ciebie krok do przodu, jak zawalczysz na sportowo z Damianem Majewskim? Ja już mam z kim walczyć. Kto to jest Damian Majewski? Chociaż mam kontrakt, też mam dwie walki no, w przodu. Dobra, no to niech będzie ten to trzeci. To jest kontrakt, dwie walki do przodu. To, ciebie... to ten od Dejan? Wiesz, cię mózg otwierdzi, żebyś nie na razie mam na dwie walki. Szymon ma. Na razie mam na tą walkę i na dwie kolejne. Cały czas mówię, że chcesz sportową walkę. Niejednokrotnie, kurwa, Janek Damian Majewski mówił. Chłopie, ale kto to jest Damian Majewski, chłopie? No dawaj znowu, prezydent, kurwa, mówi, nie? Kolejne zagadka. Kurwa, wszystkim muszą być, kurwa. Kto to jest Damian Majewski? Stary, no kto to jest? To jest kolejna zagrywka marketingowa z Timu Żula, ty jesteś, kurwa, Britney Spears normalnie, nie? A ty kim jesteś? Britney Spears? Powiedz, wiesz tak, powiedz swój status, żebym ja wiedział, z kim rozmawiam w ogóle. Dla ciebie? Panem. Ja wierzę. No to Damian Majewski jest dla ciebie, kurwa, panem. Ja nie muszę, kurwa, lizać dupy Kasiuszowi, ja nie muszę się z Menelami no zadawać. Ile chłopie. Nie musisz? Ile razy ja powiedziałem dzisiaj o Kasiuszu, a ile razy ty? A zjebie! A kto pierwszy, kurwa? Kto liże mu dupę? Ej! Nie wolałeś o tak delikatnie powiedzieć, kurwa, coś tam tego nie widziałem. Musiałem skipnąć w jakimś losowym momencie. Powtórz akcję, ktoś od kogo się przestraszył. Wiesz tak, powiedz swój status, żebym ja wiedział, z kim rozmawiam w ogóle. Dla ciebie? Panem. Ja wierzę. No to Damian Majewski jest dla ciebie, kurwa, panem. Ja nie muszę, kurwa, lizać dupy Kasiuszowi, ja nie muszę się z Menelami no właśnie zadawać. Ile tak? Chłopie. Nie musisz? Ile razy ja powiedziałem dzisiaj o Kasiuszu, a ile razy ty? A zjebie! A kto pierwszy, kurwa? Kto nie liże mu dupę? Ej! Nie wolałeś o tak delikatnie, nie wiem, coś tam i kurwa mi przejebać, nie wolałeś? Nie, bo ja wolę ciebie, proszę. Ja wolę ciebie ja na mokro, bo ty teraz zdejmiesz szlafroczek i poliżesz sobie suty. Panowie, co jest, kurwa? Tego nie widziałem, co o jest? Boże! Co?
Kurwa, wyjaśnię sam siebie, naprawdę. Jakim trzeba być, kurwa, zjebem normalnie? Odbierz mi jeszcze telefon jeden. No sorry, halo, halo? Jak ty mnie się boisz, stary? Ja ci, jak chcesz, to ja ci mogę wytłumaczyć. No, wiesz, tylko nogi zarzuć na stół. Jak to wszystko będzie tak, wyglądało? Tylko nogi zarzuć na stół i powiedz, jako, że jesteś Magrzegorz, kurwa. Tutaj Fejmy ma i chcesz, kurwa, tutaj wszystkich powyjaśnić. Tak, wiesz, powiedz, po kolei, co, jak? Grzegorz, tak. No dawaj, Magrzegorz. Miło mi. No to ja proponuję też zadzwonić do Tigera. Do Tigera. No dobra, możemy zadzwonić też do Tigera. A to ja mogę szybko, kurwa, do toalety? Już tu cierpię od 15 minut. Dobra, to możesz skoczyć. Ja Krycha, to człowiek, na jakiego nie zasługuje. A ja z grzeczności nie pytałem, bo siedzę od godziny. A też chcesz, tak? Tak. Nie możesz. A my wpuszczamy na linię Damiana Majewskiego. Halo, halo? No, halo, halo, dzień dobry, witam tam. Siema, Damian. Bo to, że to, co ty robisz pod publikę, okej, nie ma problemu, kurwa. Ale to, jak ty kobiety obrażasz, kurwa, nigdy w życiu kobiety żadnej nie obraziłem, ale poza tą, która obraziła mnie. Przecież to wszystko... Zero szacunku masz do kobiet, kurwa, jak się ty mi nie... Ej, a tu nie był Peward? Kurwa, ktoś jeszcze napisał. Wysocki, pójdź sobie 5 sekund do przodu, co? Czekaj. Jest 10 minuta, 57 sekunda. Powiem ci, kiedy wystartować. Dobra. 10 minuta, która? 57 sekunda se pójść. Dobra, puścisz. Nie będziesz mówił, kurwa, jak ja mam szacunek do kogo, jak ja zostałem wychowany do chuja. Kim ty jesteś? Nikim, więc kurwa... Kim jestem, kimś, kto cię robi w minutę, przysięgam. Gościu, ale czego się emocjonujesz, kurwa, jak tak, ty to powiedziałeś? Chłopie, krzyczeć, no. Chłopie, to, co tu się, w tą szapkę, która tu się odpierdala, bo to jest tylko i wyłącznie szopka... Ale ty sam ją to... nakręciłeś, gościu! Ale ty chłopie, jaki sam, wywiadu? Kurwa, nie weź, wywiadu, weź z linii, ty jest taki dom, kurwa. Chłopie, kto nakręcił, kto? Ja jestem pierdolnięty, kto to jest pierdolnięty, ja? Pomyślcie, kurwa, pomyślcie. To ja się, człowieku, z medalami bujam, czy ty? Dzięki wam, moi drodzy, za to, że nas oglądaliście. Trzymajcie się. A oni piszą tak na czacie. 11.31 jest Peward. A tam Dawid to znowu wyskakuje. Ja pierdolę. Ja jestem pierdolnięty.